Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dusza moja została pogrążona w Bogu i zalana tak wielkim szczęściem, że ani w części tego napisać nie mogę. Czułam, że majestat Jego otacza mnie. Dziwnie zostałam zlana z Bogiem. Widziałam wielkie upodobanie Boże w sobie i nawzajem utonął duch mój w Nim. Świadoma tego zjednoczenia się z Bogiem czuję, że jestem szczególnie miłowana i nawzajem kocham całą siłą swej duszy. Tajemnica wielka zaszła na tej adoracji. Tajemnica między mną a Panem. I zdawało mi się, że skonam z miłości w Jego spojrzeniu. Choć mówiłam wiele z Panem, jednak bez słowa. I powiedział Pan: Jesteś rozkoszą dla serca mojego. Od dziś każdy uczynek, najdrobniejszy, ma w oczach moich upodobanie, cokolwiek czynić będziesz. W tym momencie czułam się przekonsekrowana. Powłoka ciała jest ta sama, ale dusza inna. W niej mieszka Bóg z całym swoim upodobaniem. Czy wzbudzam sobie w ciągu dnia akty miłości i uwielbienia Boga, który mieszka w sanktuarium mego serca? Czy nie zapominam zbyt łatwo o Jego miłującej obecności, która mnie nigdy nie opuszcza?